Wyobraźcie sobie, że siedzicie w pociągu, spokojni i zrelaksowani, podziwiacie widoki za oknem i nie myślicie o Bożym świecie. Przecież pociąg to jeden z najbezpieczniejszych środków lokomocji. Ale co to? Nagle czujecie, że przyspiesza i zaczyna poruszać się z zawrotną prędkością. Dodatkowo ignoruje znaki, mija stacje i inne pociągi. Próbujecie się uszczypnąć, żeby się obudzić, ale to wcale nie jest sen, a wy utknęliście w uciekającym pociągu. Czy to naprawdę się zdarza? Oczywiście, można przytoczyć mnóstwo przypadków, takich jak na przykład incydent z pociągiem 1908. Pewnej zimowej nocy 11 stycznia 2004 roku ważący 5000 ton pociąg towarowy wyruszył ze stacji kolejowej Wolkowstroj 2 w północno-zachodniej części obwodu leningradzkiego w Rosji w okolicy Petersburga. Chociaż w tamtej chwili nie można było zauważyć niczego niepokojącego, zaledwie kilka godzin wcześniej pojawiły się obawy, czy pociąg w ogóle będzie w stanie rozpocząć podróż. Być może lepiej byłoby, gdyby jednak nie opuścił stacji. Tej nocy na bocznicy kolejowej mieli pojawić się dwaj mężczyźni, 31-letni maszynista Edward i jego 24-letni asystent Aleksander. O godzinie 23 miała rozpocząć się ich zmiana, ale nigdzie nie było widać maszynisty. Po 15 minutach oczekiwania na współpracownika, Aleksander postanowił poinformować kierownictwo. W końcu udało się skontaktować z Edwardem, który powiedział, że po prostu zaspał. Przyjechał na miejsce 15 minut po północy, więc spóźnił się o godzinę i 15 minut. Oczywiście wszelkie objęte harmonogramem prace także uległy opóźnieniu, więc standardowe badania medyczne przed podróżą zostały wykonane w pośpiechu. Wyniki maszynisty były w normie i był on całkowicie trzeźwy. Wszystko szło zgodnie z planem, jak zawsze. Jedyne, co mogło dziwić, to fakt, że zamiast uniformu mężczyzna miał na sobie garnitur i krawat, jakby wybierał się na jakieś ważne wydarzenie. Ale nikt nie zwracał na to uwagi. Bo właściwie po co? Maszynista był nieco powściągliwy, ale też bardzo zdyscyplinowany. Zachowywał się normalnie, lubił piłkę nożną oraz hokej. Może po prostu po pracy miał iść na jakiś ślub lub inną uroczystość i nie miałby czasu na przebranie się. Kto wie? W każdym razie, gdy lekarze dali maszyniście zielone światło, był gotowy do pracy. Wszedł do kabiny sterowniczej i wtedy jego asystent zauważył kolejną dziwną rzecz. Edward nie włożył nowej taśmy do prędkościomierza pociągu, co stanowiło poważne naruszenie zasad. Maszynista uspokoił swojego asystenta i zapewnił, że wszystko jest w porządku, po czym uruchomił lokomotywę. Wyruszyli ze stacji kolejowej 42 minuty po północy w stronę pierwszego przystanku, na którym podłączono ją do 58 załadowanych wagonów. Gdy pociąg odjechał ze stacji załadunkowej, maszynista ponownie złamał protokół, odmawiając sprawdzenia, czy układ hamulcowy działa prawidłowo. Ponownie ze względu na krytyczne opóźnienie nie było to aż tak niepokojące, ale... Gdy pociąg zbliżał się do stacji kolejowej Wolkowstroj 2 Kukol, kierownik stacji poinformował o zbliżającym się innym pociągu. Pociąg 1908 powinien w takim wypadku zatrzymać się i poczekać, aż inna lokomotywa przejedzie. Aleksander potwierdził otrzymanie tej informacji, a pociąg zaczął zwalniać. Jednak w ciągu kilku sekund młodszy mężczyzna krzyknął z przerażenia, gdy maszynista popchnął dźwignię, aby przyspieszyć. Kiedy Aleksander próbował przemówić koledze do rozsądku, znacznie silniejszy maszynista po prostu go odepchnął. Zdesperowany asystent zdał sobie sprawę, że nic nie może zrobić, aby zapobiec jednej z najstraszniejszych katastrof kolejowych w historii. W tym czasie maszynista zdołał wyłączyć sygnalizację w kabinie, która miała poinformować go o maksymalnej dozwolonej prędkości. O godzinie 2:58 pociąg przejechał na czerwonych światłach obok stacji Kukol i zboczył z trasy, pędząc torem głównym. Nikt nie mógł skontaktować się z dwoma mężczyznami, ponieważ odbiornik radiowy w pociągu został wyłączony. Skład jechał coraz szybciej i już pędził z prędkością 100 km na godzinę.
Przerażony Aleksander nie mógł nic zrobić, by powstrzymać kolegę. Edward postradał zmysły. Nieoczekiwany zwrot akcji nastąpił na stacji Valia. O 3:02 rano, po tym jak uciekający pociąg przemknął obok poprzedniego przystanku w Myslino, kierownik stacji Valia wpadł na pomysł, aby odciąć zasilanie linii kolejowej. Zrobił to zaledwie kilka sekund przed tym, jak ciężki pociąg przejechał obok stacji. Mimo że został on pozbawiony zasilania, nabierał prędkości, ponieważ zaczął jechać w dół. Na szczęście po chwili na trasie pojawiło się strome wzniesienie na odcinku 8 km, dzięki któremu prędkość pociągu zaczęła spadać. O 3:45 pociąg w końcu stracił pęd i zatrzymał się. Aleksander natychmiast pomyślał, że to jedyny moment na ucieczkę. Wyskoczył z kabiny i pobiegł w kierunku najbliższej stacji, by zgłosić incydent. Dobrze, że wysiadł, kiedy jeszcze mógł, ponieważ pociąg zaczął się wycofywać w kierunku stacji Valia. Jak pamiętamy, znajdował się właśnie na dość stromym wzniesieniu. Oczywiście maszynista nie uruchomił hamulców, więc pociąg przetoczył się o kolejne 1,6 km w przeciwnym kierunku, zanim tym razem zatrzymał się na dobre. Kiedy policjanci dotarli do pociągu o 4:14 rano, zobaczyli nieprzytomnego maszynistę na podłodze. Mężczyzna, jak się okazało, cierpiał na zaburzenia urojeniowe i został zabrany do szpitala psychiatrycznego. Była to szokująca diagnoza, biorąc pod uwagę fakt, iż w 2003 roku pomyślnie przeszedł poprzednią obowiązkową ocenę psychologa. W każdym razie, dzięki szybkiej reakcji kierownika stacji, incydent nie przerodził się w katastrofę. Gdyby pociąg kontynuował szaloną jazdę, dotarłby do miasta Tigvin, liczącego 60 tysięcy mieszkańców. Uff, co za historia, ale mamy dla Was kolejną, a ten uciekający pociąg może brzmieć trochę bardziej znajomo. Słyszeliście kiedyś o incydencie Szalone Ósemki? Działo się to 15 maja 2001 roku w północno-zachodnim Ohio. Lokomotywa numer 8888, stąd też nazwa incydentu, ciągnęła 47 wagonów towarowych na trasie Wallbridge-Canton. 22 wagony były pełne, a dwa z nich zawierały tysiące litrów niezwykle niebezpiecznej i łatwopalnej substancji chemicznej – fenolu płynnego. Jeśli ta substancja dostanie się do układu oddechowego lub pokarmowego człowieka albo wejdzie w kontakt ze skórą, konsekwencje mogą być tragiczne. Wszystko szło gładko, ale w pewnej chwili 31-letni maszynista pociągu zauważył, że zwrotnica jest ustawiona nieprawidłowo. Mężczyzna zdecydował, że skoro pociąg porusza się dość wolno, będzie miał wystarczająco dużo czasu, aby zejść, ustawić zwrotnicę i wejść z powrotem do kabiny. Jak się później okazało, nie był to idealny plan. Zanim maszynista opuścił kabinę, źle ustawił hamulec. Innymi słowy, nie włączył tego, który zatrzymuje wszystkie wagony. Ale to nie był jedyny problem. Kiedy mężczyzna uruchomił hamulec, automatycznie wyłączył czuwak. Jest to element zabezpieczający, który może zmniejszyć moc silnika i zatrzymać pociąg, jeśli coś stanie się z maszynistą. Te okoliczności nie spowodowałyby niebezpieczeństwa, gdyby nie ostatni, krytyczny błąd. Kiedy maszynista próbował przesunąć dźwignię hamulca, który maksymalnie spowolniłby pociąg, przypadkowo ustawił parametry silnika tak, aby nie hamował, ale przyspieszył. Podsumujmy całą sytuację. Mamy bardzo ciężki pociąg towarowy z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Jeden działający hamulec, który z pewnością nie jest w stanie zatrzymać całego pociągu. A jedyny człowiek kierujący maszyną ma zamiar z niej wysiąść. Zobaczmy, co się stanie, dobrze? Kiedy maszynista zszedł na ziemię i ustawił zwrotnicę, natychmiast próbował wrócić do kabiny. Lokomotywa już przyspieszała. Mężczyzna złapał się pociągu, ale po około 25 metrach spadł i stoczył się z nasypu. Pociąg rozpoczął swoją 105-kilometrową samotną podróż. Z jednej strony maszynista miał szczęście, bo wyszedł z tego bez szwanku. Z drugiej jednak strony pociąg bez kogokolwiek w kabinie jechał na południe z prędkością 82 km na godzinę. Możecie sobie wyobrazić zamieszanie, jakie powstało, gdy tylko władze dowiedziały się o uciekającym pociągu. Początkowo próbowano zatrzymać go przy użyciu przenośnych wykolejnic, ale to nie pomogło. Wtedy policja zaczęła strzelać do awaryjnego przełącznika, który służy do odcięcia dopływu paliwa.
To też nie zadziałało, ponieważ przełącznik należy wcisnąć na co najmniej kilka sekund, żeby silnik zgasł z braku paliwa. Wtedy to dyspozytorzy wpadli na genialny pomysł i poprosili maszynistów z lokomotywy 8391 o przygotowanie zasadzki na pociąg 8888. W kabinie było dwóch członków załogi, maszyniści Jess Knowlton i Terry Forson. Kiedy obaj zobaczyli pędzący pociąg, ruszyli za nim. Na szczęście Knowlton i Forson zdołali podpiąć się do ostatniego wagonu pociągu towarowego i zaczęli go spowalniać. Gdy tylko prędkość uciekającego pociągu spadła do 18 km na godzinę, maszynista John Hosfeld, który już czekał w pełnej gotowości, zdołał dostać się do kabiny i wyłączyć silnik. Później okazało się, że wysoka temperatura i tarcie całkowicie zniszczyły hamulce lokomotywy 8888, które były aktywne przez całą podróż. Mimo że incydent przeraził wszystkich zaangażowanych i obserwatorów, cała ta sytuacja dobrze się zakończyła. Jest to również dowód na to, że praca zespołowa przynosi świetne rezultaty. Czy słyszeliście kiedykolwiek o innych uciekających pociągach? Opowiedzcie nam o nich w komentarzach poniżej. Jeśli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, dajcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. Hej, nie wysiadajcie z naszego pociągu! Mamy setki świetnych filmików, które mogą Wam się spodobać. Musicie tylko wybrać jeden z proponowanych, kliknąć i obejrzeć. Pozostańcie po jasnej stronie życia!